Cześć wam wszystkim z tej strony Panda się kolejny odcinek z Brawl Stars I dzisiaj moi drodzy przyszedł czas na nagranie sobie odcinka Z chowanego ale Hank szuka Jako, że Hank to najnowsza postać To postanowiłem, że nagram taki odcinek moi drodzy Bo wiem, że lubicie takie chowane Więc zanim zaczniemy standardowo trzecią łapeczkę w górę, spróbujmy dobić tutaj tak moi drodzy Tyle pukarków, ile mam na Hanku Udało mi się dobić 25 rangę Więc spróbujmy dobić 750 łapek Jeżeli tak to nagramy kolejny odcinek Gdzie jakaś inna postać szuka Więc moi drodzy wiecie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo lecimy po 250 tysięcy subskrypcji z każdym dniem brakuje nam coraz mniej tych yy, subów, więc moi drodzy, wbijacie subiki. Oprócz tego zapraszam Was na mojego Instagrama, bo te osoby, które dzisiaj są ze mną i nagrywają, czyli parówka, Szyszeczek, typ podcast, diamentowy koks, WP Cornishon, Dalmatyńczyk, Dark. Dajcie mi chrupkę oraz Bartik. To są wszyscy widzowie z Instagrama, więc jeżeli wy chcecie wziąć udział w kolejnym takim odcinku, wpadać na Instagrama. No, a jak już mnie obserwujecie na Instagramie i coś kupicie z kodzikiem panda, za co bardzo dziękuję, no to podsłuchajcie na mojego Instagrama. I ja was wtedy pozdrowię, moi drodzy. A my już zaczynamy z giereczką, Let's go! A więc zaczynamy pierwszą rundę, moi drodzy. Oczywiście zasady są zawsze takie same, czyli oni się chowają. Nie wolno im się przemieszczać, chyba że goni ich strefa. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ponieważ. No Hank jest o tyle spoko, że tą kulę ma dosyć ogromną, no, moi drodzy, więc naprawdę może być dosyć ciekawy, jak on tutaj będzie kogoś walił tą kulą i może kogoś znokautujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie no to wiecie, no na początku będzie najgorzej, szczególnie, że to jest postać na blisko, więc on no mimo wszystko ma trochę ciężej niż takie postacie na daleko, co mogą sobie strzelić gdzieś i zobaczymy czy kogoś trafimy, a tak to jest trochę lipa. No, bo, no, nie wiadomo, gdzie oni są, tak naprawdę. Przeleciałem sobie teraz mapkę tak na szerokość, powiedzmy, i na razie nikogo nie znaleźliśmy. Zobaczmy rogi, bo właśnie zazwyczaj tutaj są w rogach, więc WPM Cornishon pierwszy znaleziony. Ok, pięknie, porobiliśmy go. Lecimy sobie dalej. Będziemy tutaj szybciej się przemieszczać, więc spoko. Eee, ok, nikogo nie trafiłem. Ty w sumie mogę też tak robić. O, Bartix się ma. tutaj zostanie znokautowany. Ok, nie trafiłem nikogo tym ultem. Naprawdę myślałem, że kogoś trafia. tutaj. Nikogo nie trafiłem jednak. Dobra, tutaj sobie lecimy. Może gdzieś bardziej w tą stronę. Albo dobra, spróbujmy do rogu na razie. ok nie ma nikogo w rogu. Spróbujmy sobie gdzieś bardziej w tą stronę. zobaczymy może kogoś trafimy akurat jak nam pęknie kulka. Nikogo nie trafiliśmy. Dobra, lecimy bardziej w dół. Powiem wam, że może być ciężko ich poznajdywać. Oj, tutaj mamy. Tutaj mamy... Ile tu ich jest ty? Co jest w ogóle? Skąd ich się tu tyle naraz piło? wytyfy, wy? Jak oni się wszyscy w rogu znaleźli, co jest grane? Dobra, lecimy sobie dalej, zobaczymy kogo tu jeszcze spotkamy moi drodzy, pójdźmy bardziej na środek, nie ma nikogo naprawdę, a tutaj też nikogo nie trafiłem, co jest jak oni są dob dobrze ukryci, tutaj nikogo nie ma, ty gdzie są cztery osoby, przecież to już jest mała strefa, to już jest mała strefa, ja nie widzę nikogo, zaraz będziemy przecież widzieć każdego, a tu nikogo nie ma, no co jest grane, dawaj ładuj ten atak większy. Tu jest ktoś, o tu jest ktoś, tu jest ktoś, tu jest ktoś, co jest grane w ogóle, skąd oni się tu zrespili? Ja nie wierzę widzowie im, oni to jakoś muszą oszukiwać. No tu jest nagle tyle ludzi, skąd wy się niby tu bierzecie, nie, no ja muszę to zobaczyć na powtórce widzowie i oni coś tutaj oskamowali mi się wydaje. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale tak mi się wydaje, że tutaj jakiś lekki skampo, że Dalmatyńczyk wygrał. Zobaczymy czy legitnie, czy jednak się ruszał, więc już sprawdzamy sobie dziennik bitew, odpalamy tę giraczkę. Szukamy Dalmatyńczyka, moi drodzy, czy Dalmatyńczyk grał legitnie, czy jednak się przemieszczał. Zaraz wszystko zobaczymy, moi drodzy. Więc sobie poszukajmy go. Jest Dalmatyńczyk, dobra, gdzie on się ukryje? Gdzie on się ukryje tutaj? Okej, okay, ukrył się w tym miejscu, dobra, ukrył się w tym miejscu, stoi w miejscu. Nie, 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 nie mówcie, że ja coś takiego tutaj zrobiłem. Co? Przeszedłem pomiędzy dwoma, bo. Co? Nie, na milimetry widzowie to przeszło, widzieliście to? Nie wierzę w to, nie. Co tu się odwaliły? Ej, jeszcze czegoś takiego chyba nie mieliśmy na żadnym chowanym. No dobra, tutaj o, tego znalazłem, tamten dalej stoi, nawet się nie ruszył ani razu, więc legitnie wszystko. Ty, co jest grane, jak on to ugrał? Jak on to ugrał, nie? Jak on to ugrał? Tutaj się ruszył dopiero jak strefa, no i tu znalazłem tą trójkę i potem on zwyciężył. Nie no, ładnie, ładnie, dalmaczyńczyk tutaj poleciał ostro, lecimy dalej. Dobra, moi drodzy, lecimy z drugą rundą, zobaczymy co z tego wyjdzie, moi drodzy. Zobaczymy czy wygra dalmatynczyk, bo jeżeli tak to dodaję go do znajomych Bo jak wiecie, no to jeżeli ktoś wygra dwie rundy z trzech, to dodaję go do znajomych Więc może być naprawdę grubo Ej, możemy coś takiego w sumie zrobić Ej, co jest w ogóle? Od razu z jakiegoś ziomka znalazłem, parówka znaleziony Co jest grane? Ej, to może być dobre widzowie To może być dobra taktyka, lecimy sobie coś takiego Po prostu wybuchnie w randomowym momencie, więc myślę, że to może być naprawdę spoko pomysł O, akurat jeszcze znaleźliśmy tutaj ziomka, bardzo fajnie i prawie by nam pokazał kolejnych, więc spoko. Powiem wam, że naprawdę dobry pomysł tej odkryłem. To może być bardzo fajne, że będziemy sobie tak znajdywać tych ludzi. Okej, okay, pięknie. Lecimy do góry teraz. Lecimy do góry, niech to się ładuje, lecimy do góry. Zobaczymy, czy kogoś tu znajdziemy u góry, czy nie. Może akurat ktoś będzie skampiony, okej. Okay. To się jakoś dziwnie ładuje też, jak tak tym kręcę, więc czasami to się chyba buguje. Dobra, tutaj może, tutaj, tutaj. O, jest znaleziony, nie no, widzowie ładnie. Ładnie teraz nam idzie, powiem, że dosyć spoko jest ten pomysł. Dalmatynczyk znaleziony również, więc przykro mi Dalmatynczyk, no ale tym razem już nie wygrać. Zobaczymy w takim razie, kto wygra tą drugą rundę, bo będzie walka w trzeciej o to, kto zostanie dodany do znajomych. ok mamy tutaj jeszcze Darka, bardzo fajnie. Dark również znaleziony, więc spoko. Ok, lecimy sobie tutaj niżej. Cyk, 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 cyk. Dobra. Ok, zobaczmy, co tutaj jeszcze znajdziemy ciekawego. Tu kogoś, o jest! Kto to był? WpmeCornison, dobra, WpmeCornison znaleziony, oj tutaj, bo jeszcze strefa cię walna, więc cię zauważyłem, przykro mi. No ale niestety odpadasz, ok lecimy sobie dalej. Dobra, dwie osoby zostały, dwie osoby zostały, ja bym walnął ulta, widzowie. Ja bym walnął ulta, zobaczymy, okej, okay, trafiłem jednego, trafiłem jednego, więc ty przegrywasz, zobaczymy kto wygra. Zobaczymy kto wygra i czy się przemieszczał, czy jednak nie, moi drodzy. Więc uwaga, uwaga, gdzie on tutaj jest? Tutaj nie ma go. Gdzie on stoi? Gdzieś tu u góry? Gdzie on tu jest? Gdzie on jest, Wytyfy? Gdzie jest ten ostatni ziomek? Tutaj, zdajcie mi chrupkę. Dobra, zaraz zobaczymy, czy grał Legitnie. Jeżeli nie, no to wygrywa ten ziomek, który był zaraz przed nim w rankingu, więc sobie już sprawdzamy, moi drodzy cyk. Wchodzimy sobie tutaj. I sprawdzamy, czy Dajcie mi chrupkę grał legitnie. Jeżeli nie, no to wygrywa e, typ podcast, bo on był jakby, no, trzeci w sumie, bo drugi, no to był, był e, oczywiście, dajcie mi chrupkę. Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj jest. ok tutaj jest. Zobaczmy, gdzie on się ukryje. ok ukrył się. Nie, jeszcze się nie ukrył. Dobra, uwaga, zaraz zobaczymy, gdzie on się ukryje. Ukrył się tutaj, tak? Dobra, ukrył się tutaj. Stoi w miejscu, bardzo dobrze, przemieszcza się wraz ze strefą. Okej, okay, dalej się przemieszczam wraz ze strefą. Okej, okay, cały czas stoi obok ty podcast. Jest git na razie. Dalej jest spoko, dalej jest wszystko spoko. Okej, okay, tutaj. Co tu się stało? Co tu się stało? Ja walnąłem ulta. Okej, okay, znalazłem typ podcasta i tutaj nie zauważyłem go, będąc tak blisko, naprawdę. Nie, no nie mogę, widzowie, on za mną łaził teraz, okej, okay, dobra, no to git w takim razie, no to git, wszystko jest dobrze, wygrywa on, lecimy, moi drodzy, z ostatnią giereczką. Dobra, moi drodzy, startujemy z ostatnią, trzecią giereczką, zobaczymy, czy wygra to Dalmatyńczyk, albo, dajcie mi chrupkę, albo jeszcze ktoś inny, ale jeżeli wygra któryś z nich, no to dodam ich do znajomych, więc mam tutaj okazję, yy, żeby coś wygrać. No Dalmatyńczyk, nie mogę, od razu znaleziony jako pierwszy, no przykro mi. Ty już niestety nie zostaniesz dodany do znanych. A szkoda, bo w pierwszej rundzie naprawdę fajnie mu poszło. A tutaj coś takiego, że od razu go znajduję, więc no niestety tak to jest na tych chowanych. Dobra, ładujemy sobie od razu kolejny atak. Lecimy, ok, znaleźliśmy darka, bardzo fajnie, więc lecimy go tutaj porobić, bardzo dobrze. Niech nam ładuje tutaj tą kulkę nas naszą śmieszną, ok. Zbugowały się chyba przez chwilę tekstury, ale jest już wszystko git, ok. Tutaj walimy ulta. Trafiłem, trafiłem kogoś, trafiłem jakiegoś, bo. Trafiłem jakiegoś bo nie wiem gdzie on jest. Gdzie jesteś Bo? Okej, okay. tutaj mamy dwóch, dwóch ziomków, ale to nie jest ten Bo. Ten Bo, jak wygra, no to i tak generalnie odpada, bo to, bo on został trafiony, więc jeszcze się przemieszcza, więc on oszukuje generalnie. Nie wiem kto to był, ale on na pewno nie wygra już, więc zaraz go spróbujemy sobie znaleźć, moi drodzy. Ale widzę, że on tutaj. Aha, dobra, tutaj jest okej, okay. no, to, no to jednak nie jest źle w takim razie. Jednak nie jest najgorzej, dobra, pięknie, ładujemy sobie znowu O, diamentowy, ej, jak wy wszyscy obok siebie byliście, co jest grane w ogóle Dobra, ładujemy sobie znowu, lecimy Armata widzowie, kula leci, zobaczymy czy kogoś znajdzie Uwaga, uwaga, jest, jest ktoś znaleziony, kto to jest? Szyszka, nie, Szyszeczek, dobra Szyszeczkek02, coś takiego, okej okay. Lecimy top 2 moi drodzy, walimy sobie ulta Ult niestety nie trafił nikogo, szkoda ja myślę, że tu ktoś jest, jest tutaj, dajcie mi chrupkę, tak, dobra, dajcie mi chrupkę na drugie miejsce, ale moi drodzy, ten kto wygrał jeszcze, no, niekoniecznie wygrywa, ponieważ, no, nie wiadomo, czy on grał legitnie, ale wcześniej grał legitnie, więc myślę, że teraz również, zaraz to zresztą sprawdzimy, jeżeli nie to wygrywa, dajcie mi chrupkę, a jeżeli wygra, dajcie mi chrupkę, to on zostanie dodany do znajomych, ponieważ, moi drodzy, wygrałby wtedy dwie rundy. Ale jeszcze nie wiadomo, jeszcze nie wiadomo, trzeba sprawdzić, czy ty podcast grał legitnie, czy nie. Więc już sobie to sprawdzamy, gdzie on się zrespił. Nasz kolega tutaj u góry się zrespił i stoi w miejscu. Od momentu, jak się zrespił, stoi w miejscu, stoi w miejscu, przesuwa się do przodu, jak leci strefa, cyk, do przodu się przesuwa, dobra, na szybko tutaj sprawdzamy. Cały czas jest wszystko legitnie, stoi w rogu, przesuwa się tutaj, i tutaj, co się stało. Tutaj ja już porobiłem wielkie starcie, więc wtedy do mnie przyszedł. Dobra, idealnie. Zagrał bardzo dobrze, więc tak by to wyglądało, moi drodzy. Jeżeli wy chcecie wziąć w takim odcinku, wpadać na mojego Instagrama. gorąc wszystkich, zapraszam, moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się. Cześć.